Cześć, Maciek z tej strony, firma Mavkar. A dzisiaj fajne Audi Q3, które aktualnie użytkuję prywatnie. Audi jest z 2012 roku, ma bardzo niski przebieg, według mnie jak na diesla oczywiście. Jest to 161 tysięcy km i cały czas rośnie. Jest to najmocniejszy diesel, jaki występował przed liftingiem. Jest to 177 koni i jest naprawdę czym jechać, bo taki sam diesel występował też w A6C7. Czas do setki to około 8 sekund na tej skrzyni, którą tutaj mamy. A jeszcze warto Wam wspomnieć, że tutaj mamy skrzynię automatyczną e-stronik. Naprawdę daje to ona dużą przyjemność z jazdy. I przede wszystkim człowiek przy tym aucie może nawet odpocząć, gdy wraca do domu. Biegi się same zmieniają, nie trzeba się męczyć, zwłaszcza wiecie w korku, gdzie czasami wjeżdżę wieczorami do Łodzi. Jest to naprawdę wygodne. A ogólnie co do auta, auto dość mało pali, jak na napęd quattro, bo jest to oczywiście też quattro, co w Q3 jest raczej rzadkością. No może nie rzadkością, ale 50-50%, co niektóre mają lub nie mają. Więc auto jest stabilne na drodze. Zawsze z jakiejś zaspy w zimę nas wyratuje. A co do wyposażenia, mamy czujniki parkowania przód i tył, Big Xenon, coś jeszcze, no i takie rzeczy jak przeciwmgielne, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. Pokażę Wam jeszcze może wnętrze, tak z tej pozycji, jako mój fotel kierowcy, bo tak to go dobrze nie będzie widać, jak będę na nim siedział. Fotele fajne, sportowe. Krata troszeczkę przypominająca, jak ktoś kojarzy Golfa GTI 2. Ogólnie w auto jest bardzo przyjemnie utrzymane. Pojazd jest bezwypadkowy. Zmierzyłem go miernikiem lakieru. Nie musicie się o to obawiać. Jest też dobrze wyserwisowany. Praktycznie chyba ostatni serwis był przy 160 tysiącach, więc na poserwisie ma przejechane niecałe 2000. Oczywiście ja bardzo lubię te światła LED. Wyglądają naprawdę elegancko w nocy. Auto wygląda nowocześnie. Dzięki temu ta buda się nie starzeje. Jeszcze miałem Wam dograć bagażnik, bo naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Jest naprawdę głęboki i pojemny. Zobaczycie, jak jest wysoki. Spokojnie się tutaj spakujemy. W dwie osoby to na miękko, a z małą rodziną tym bardziej. Ale też jest fajny plus tego wozu. Dobra, wracamy do środka. Na zewnątrz jeszcze zapomniałem Wam wspomnieć, że auto jest na 17-calowych alufelgach i auto pochodzi nietypowo od pierwszego właściciela. Więc to też kolejny fajny plus. Przejdźmy może do książki serwisowej, żeby mógł ją odłożyć. Auto było serwisowane do końca w Audi, więc to na pewno dla kupującego będzie fajnym plusem. Plus do tego też był wymieniany często olej dosyć w skrzyni, bo niektórzy jak kupią taki samochód, no to po prostu praktycznie nigdy nie jest wymieniany. Widzicie, tutaj miał przy 52 wymieniony, przy 110, tak jak zaleca producent, tutaj jak wszystko widzicie jest Audi. I tutaj mamy jeszcze ostatnie te przeglądy. Przy 140, dobrze widzę, to jest 2020. Chyba tak. I tutaj mamy przy 160. Niestety tutaj ktoś nie podpisał daty, ale tu jest cały ten protokół serwisowy. Tutaj macie podpisane, kiedy to było. W styczniu tego roku, więc auto jest wyserwisowane. Myślę, że każdy się ucieszy, że nie będzie musiał od razu wymieniać oleju i paru jeszcze pierdół. Dobrze, no to zamknijmy może książkę serwisową i opowiem Wam, co my tu mamy wewnątrz. Ogólnie jak nie, rzadko jeżdżę dosyć suwami, wybieram auto typu kombi, to tutaj muszę Wam przyznać, że jeździ się bardzo wygodnie. Fajnie podpiera lędźwie, ta pozycja za kierownicą jest taka, bardziej można powiedzieć, półsportowa. Nie jest to typowy taki suw, jak siedzimy sobie na obiedzie w niedzielę przy stole, tylko lekko pochylony fotel. Nie jest aż tak bardzo wysoko. Naprawdę spodobała mi się pozycja w tym aucie, bo mam jej dopiero pierwszy raz.
ale zacznę tu Wam od lewej strony. Z lewej strony fajnie utrzymane tutaj te plastiki, ładna satyna. Mamy 4 elektryczne szyby, standard, podgrzewane lusterka, sterowane elektrycznie. Tutaj mamy przełącznik do świateł, jak wspominałem, jest to automat, nie musimy go zapalać, gdy się ściemni. Dalej mamy manetkę od tempomatu, też rzeczywiście taki must have, który każde auto powinno mieć. Kierownica jest również sportowa, jak widzicie, ładnie utrzymana do kompletu razem z sportowymi fotelami. Tu możemy sobie sterować radiem, przełączyć na przykład na MP3. Komputer pokładowy, mamy spalanie, delikatnie rośnie, bo stoimy na zapalonym pojeździe. A cóż jeszcze, teraz widzę akurat kluczyk, do auta są dwa kluczyki. Tu mamy regulację, wycieraczek, też automat. No i na środku widzicie przebieg, nie ma żadnych błędów. Też fajny plus, że ten środkowy ekran jest kolorowy, bo nie każda to ma, tak tutaj widzicie, ładnie się to prezentuje. Dalej przechodzimy na środek, tu też kolorowy ekran z opcją odsłuchiwania muzyki z kart SD. Tutaj mamy radio, też jest ładnie utrzymany, niepodrapany, system start-stop i reszta. Panel od klimatyzacji automatycznej jest dwustrefowa. Fajna sprawa i oczywiście mamy tutaj podgrzewane fotele dla pasażerów na przodzie. Tu plastiki środkowe, ręczny, miejsce na ładowarkę. Oczywiście podłokietnik, też dobrze to Audi wymyśliło, że można go sobie po prostu wysuwać i jak ktoś chce mieć naprawdę bardzo wygodną pozycję. No fotele Wam pokazywałem, fajna krata. Można to jeszcze sobie wysunąć pod lędźwiami, żeby naprawdę było wygodnie. A cóż z tyłu? No z tyłu tak samo. I cóż jeszcze dodać, no wszystko Wam już chyba powiedziałem, mi się tym autem jeździ naprawdę dobrze, jak się nie sprzeda, nie będę płakał, nawet będę się cieszył, bo przyjemność z jazdy, dynamika naprawdę daje dużo radości, a skrzynia automatyczna, komfort podróży. Ale jeżeli interesuje Was to auto, zostawcie subskrypcję lub lajka pod filmem. Jeżeli akurat nie trafiło to auto, którego szukacie, no bo z pewno trafią się jakieś inne propozycje, bo dość dużo aut u mnie się pojawia. Jeżeli chcecie jeszcze zadać pytanie, możecie wejść na stronę mavkarotomoto.pl lub też na mojego Instagrama mavkarauta. No i jeszcze warto dodać, że u mnie każde auto jest opłacone, tak jak widzicie, to już akurat jest zarejestrowane, bo cały czas nim jeżdżę, więc przerejestrowałem tablice, już w tych nowych czasach zostają. Możecie takie auto u mnie też kupić z gwarancją, więc zakup jest bezpieczny. Na razie to by było na tyle. Hej!